Okej, okay. Po prawej stronie moja Nokia Lumia 625, po lewej kupiona z Allegro za 9 zł. W opisie, że nie działa dotyk ani ekran LCD, natomiast płyta powinna być w 100% sprawna. Na obudowie nie zależało mi tak bardzo, najbardziej na samej płycie, ponieważ posiada kamerę, a moja Lumia kamery nie ma. Także chciałbym zrobić taką... Najpierw zobaczymy płytę samą, podmiankę. Czy ta płyta wstanie w mojej Lumii i czy będzie miała w ogóle SIM-locka. Jeżeli nie będzie miała, no to wtedy prawdopodobnie zostawię ją. W mojej Lumii wszystko działa. Zasięg jest, wykrywa bez SIM-locka. Karta T-Mobile włożona, jest brandowana. No Orange'a. Z Orange'a jest. Jest nawet logo Orange. Ale mniejsza z tym. Za 9 zł myślę, że spokojnie się opłacało kupić. To nieduże pieniądze. Wysyłka paczkomatem 8 zł. Wyszło mnie to jakoś, nie wiem, 17 z groszami. 17 zł z groszami. I zobaczmy szybko, jak ta Lumia reaguje w ogóle na podpięcie zasilania. Staram się ją podłączyć tutaj. Szybko. Docisnąć troszeczkę tą obudowę. Zawibrowała. Natomiast zero reakcji na ekranie. Zero reakcji na ekranie. Telefon tylko zawibrował. Dobra, ściągnijmy obudowę, bo miała niezłego, prawdopodobnie, dzwona ten telefon. Widać, że tu łupnął ostro. No, widać, widać. Zobaczmy, jak wygląda w ogóle bok tego telefonu. Przyciski. Jednego nie ma, jednej membranki, drugiej membranki, to jest tutaj, to jest power i volume plus, minus, no i przycisk od aparatu, na szczęście jest membranka. Generalnie u mnie jest tak, że mam wszystkie te trzy, a nie mam od aparatu, a przełożyć to też jest taka robota. Bardzo delikatna. No i co? Trzeba będzie sprawdzić tą płytę w mojej sprawnej obudowie z LCD. Na razie sobie zapauzuję, bo tu mogę pauzować filmik. Jak rozkręcę to wszystko, to będę kręcił dalej. Ok, ja już sobie płytę rozkręciłem. Jak było widać, płyta, telefon był po totalnym dzwonie. Otwarcie klapki spowodowało to, że aż popękała. No i mam tu samą płyteczkę. I z niej najchętniej bym wyciągnął tylko kamerkę, tylko to nie jest takie tutaj akurat proste wyciągnięcie tej kamerki w Lumii 625, bo nie jest na żadnej taśmie ani nic. No nie jest sprawa prosta, tylko bym wtedy przyłożył do mojego telefonu tutaj
i bym zachował wtedy zgodność pudełka Simei z płytą główną. A tu widzimy jakaś bateria. Nie wiem, czy to jest oryginalna, czy co. No zresztą zobaczymy, jak otworzymy mój telefon. Ale okej, ja teraz dorwę się do płyty i wyciągnę płytę, żeby ją troszeczkę nawet wyczyścić. Pauzuję. Okej, zawsze mi się śmiać chce, bo po prostu zakupy na Allegro takich uszkodzonych telefonów potrafią czasami takie niespodzianki przynieść. No ta bateria już mi się totalnie podejrzana jakoś wydawała. Żadnej naklejki ani nic. Wyciągnąłem ją teraz. Z drugiej strony w ogóle mamy gołą jakby obudowę. No nic, żadnego napisu. Zobaczymy, porównamy potem na pewno z oryginalną baterią, jaka siedzi tutaj w tej Lumii. Z tą baterią. No ale widać, że ktoś tutaj nieźle kombinował też. No i mamy już praktycznie samą płytę do wyciągnięcia. Nawet się przyda w razie czego, jak wszystko pójdzie fajnie, to będą części zamienne, jak bateria, głośnik, o, głośnik, wibracja. Jakieś takie zawsze części z odzysku mogą się przydać. Tutaj też są jakieś taśmy pewnie fajne. Można nawet wykorzystać antenę, kabelek. A cała taśma do przycisków, no niestety jest, to jest całość tutaj. Idzie do płyty i do drugiej płyty. Także jeżeli chciałbym mieć wszystkie przyciski sprawne, musiałbym albo kupić taką tasiemkę. I wymienić ją. Dobra, wyciągam płytę. Pauza. Dobra. Płyta została wyciągnięta. O dziwo, co najlepsze jest, że nie została zalana, bo tutaj mamy ten biały papierek lakmusowy. Czyli świadczy to o tym, że telefon, że płyta główna, no, nie była zalana. Bardzo dobrze. Wygląda ok. Jeszcze ją sobie zaraz wrzucę pod mikroskop i przejrzę dokładniej, czy nie ma jakichś elementów ułamanych, czy coś takiego. Ale wygląda ok na pierwszy rzut oka. No i ta kamerka. Szkoda, że jej nie można jakoś normalnie wyciągnąć i przełożyć do mojej płyty. No niestety Nokia tak sobie zrobiła patent z kamerką i nie jest to takie łatwe. Ale sprawdzimy tą płytę. Najważniejsze, jak chcę sprawdzić tą płytę, czy ona działa i czy ma SIM-locka. Ok, robię pauzę. Wrzucam sobie płytkę pod mikroskop. Dobra, ja swoją już rozkręciłem, powiem wam, że jestem w lekkim szoku, bo też bateria jest bez żadnego napisu. Myślałem, że jest jakiś napis, a to jednak tak samo bez napisu. Czyli mój błąd, pomyliłem się. Widocznie tak to w Nokiach jest zrobione. No i widzicie, u mnie jest totalnie rozwalona kamera, natomiast tutaj jest wszystko ok z tą płytą. To będzie podmianka. Pauza i wyciągam moją płytę z baterią. Ok, dwie płyty już rozłożone na części. Po prawej jest moja płyta uszkodzona
z kamerką. To znaczy, ona działa wszystko. Tylko kamera jest do bani. Natomiast tutaj po lewej ta Lumia 625, co kupiłem na Allegro za 9 zł. Płyta się wydaje być wszystko ok. Co zrobimy podmianę zaraz, zobaczymy, czy ona ruszy. No i co do baterii. Bateria z tej Lumii, co kupiłem na Allegro. Tak mają te Lumie niestety. Żadnego tutaj napisu nie ma. I bateria, gdzie ją położyłem, jest. Z tej mojej Lumii, co kupiłem kiedyś od takiej gościówy z pudełkiem za 50 zł. Bo chciałem zobaczyć po prostu, jak działają Lumie. No, także teraz będzie wkładana ta płyta do tej mojej obudowy ze sprawnym NCD-kiem i zobaczymy, czy to ruszy. Robię pauzę i przekładam płytę główną. Dobra, ja już tutaj sobie wszystko powkładałem do mojej obudowy z tą płytą z Allegro. Kamerka jest, elegancko wszystko. Teraz tylko wystarczy podpiąć baterię. Złożyć, założyć tylną klapkę. Bardzo kruchy jest ten plastik. Mało wytrzymały, powiem wam, już mi tutaj pękła, widzicie? Taki jest dosyć twardy, ale bardzo łamliwy. No i dobra, ja teraz podłączę baterię, skręcę klapkę i jak to już wszystko zrobię, to podłączę do ładowania i zobaczymy, czy ona się uruchomi. I włożę jeszcze kartę do tego T-Mobile'a. Pauza. Dobra, wielka chwila prawdy. Telefon już jest całkowicie złożony. Włożona karta z T-Mobile'a. Obudowa skręcona. Płyta jest włożona. Tak jak już mówiłem wcześniej, od tej Noki z Allegro. Podłączam teraz zasilanie. Zobaczymy, czy ta płyta wstanie. Zawibrowała. Zawibrowała, tylko zawibrowała. I co? Czyli płyta też uwalona. Ha! Ale jeszcze dam mu szansę, zobaczę. No nie no. Niby ładuje. 5 V. 1,34. Teraz dobra, zobaczymy. Jeszcze daję szansę przez ciśnięcie powera. Tylko to będę musiał zrobić bardzo. Ale powinna być jakaś bateria. Czyli lipa, kurde. A kamery tak łatwo nie przełożę. No nie wstaje. Nie wstaje. Jeszcze raz odłączę. Jeszcze raz podłączę. Słychać jakieś dźwięki, ale niestety zero obrazu. Czyli płyta po tym dzwonie też ostro dostała.
Szkoda, szkoda. Bo moja startuje, a niestety kamerka jest dupnięta. No nic. Zresztą jeszcze raz odłączę. No słychać taki ti ti ti. Szkoda, szkoda, bo myślałem, że coś z tego będzie. Ja jeszcze zapauzuję, rozkręcę tą obudowę i przyjrzę się jeszcze dokładnie wszystkim połączeniom. Pauza. I znalazłem przyczynę bardzo szybko braku podświetlenia. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj brakuje jednego pinu. Widzicie? Dokładnie jednego pinu. A na mojej płytce są wszystkie. Widzicie? Drugi pin. Tak, dobrze mówię? Drugi pin. Drugi pin brakuje i przez to nie ma podświetlenia LCD. Powiedzcie mi, co tu robić? Bawić się z tym pinem? Czy po prostu spróbować wyjąć kamerę? Muszę zobaczyć na filmikach w ogóle, jak się wyjmuje tą kamerkę, bo wolałbym to przeanalizować najpierw na filmiku, żeby tutaj nic nie zepsuć. Ja sobie wrzucę teraz z YouTube'a i poszukam filmiku z zmianą kamerki w Lumix 625. Jak to jest technicznie zrobione? Bo jak będzie łatwo, to prawdopodobnie kamerę przemienię, chociaż ten pin też mnie korci, żeby go zrobić. Wyjąć z mojej i przełożyć do tego. No nic, na razie idę na YouTube'a. Dobra, kolejna nowość. Ja sobie teraz pod mikroskopem te gniazdo w ogóle wziąłem, sprawdziłem i sprawa ma się jeszcze gorzej. Tu nawet nie chodzi o jeden pin, te gniazdo po prostu, ono się rusza, ono ma odlutowane przynajmniej tutaj z tej strony 3 piny. Całe mocowanie tej blaszki jest też odlutowane. I zastanawiam się, czy po prostu nie wyciągnąć tej płyty i wziąć się za te gniazdo. Spróbować je jakoś doprowadzić do jakiegoś tam stanu. Polutować te wszystkie, a to będzie robota pod mikroskop i może z jakiegoś innego telefonu bym wyciągnął jednego takiego pina i wstawił tutaj, bo mam tych płyt trochę w pudełku. Także tak wygląda sprawa z tą płytą. No i co? I się zastanawiam, czy gościowi ustawić negatywa, czy pozytywa, bo w sumie pisał, że niby płyta ma być sprawna, tak? Zresztą zaraz wam coś pokażę, jak to w opisie było dokładnie. Sobie wrzucę tutaj Allegro. Moje zakupy. Nokia Lumia 625 RM941. Więc opis jest taki: uszkodzony smartfon i opis. Posiadam do sprzedania telefon Nokia Lumia 625.
Telefon posiada uszkodzony wyświetlacz i dotyk. Reszta podzespołu była 100% sprawna do samego końca. Telefon idealnie nadaje się nadawca części, na przykład płyta główna. Sprzedaj cały telefon w cenie płyty głównej bez gwarancji możliwości zwrotu. Była 100% sprawna do samego końca. A potem telefon idealnie nadaje się nadawca części, na przykład płyta główna. I co? Jak potraktować takiego klienta? Negatyw? Czy po prostu walnąć pozytywa i co? I inni niech kupują? Ewidentnie jest tutaj uszkodzone te gniazdo. I to takie uszkodzenie, że są wyrwane piny, no, od upadku. Mogło być od tego upadku, no cholera wie, czy po prostu, no, może od tego, że otwierał i grzebał. Ale te gniazdo jest totalnie zmasakrowane i no najlepiej by było całe wlutować, takie nowe. Tylko skąd je wziąć? Jakbym miał jeszcze. No chciałbym powalczyć, bo płyta generalnie jest. Wszystko ma tutaj fajnie, kamerę. Czytnik kart jest ok. Dobra. Ja idę, powalczę z tym gniazdem. Ile mi się uda zrobić, ile się uda zrobić. Jak coś będzie działać, to będzie dobrze. Na razie robię pauzę. Normalnie nie wierzę. Udało mi się zrobić tą lumię z Allegro z uwaloną na płycie gniazdem od LCD. Tu jest moja lumia. Moją lumię zostawię tak, jak jest. I wyobraźcie sobie, że tą lumię, która nie działa w ogóle, jest właśnie przez ten uwalony soket. Zresztą będzie na pewno po tym filmik, jak włożyłem taką kamerkę do mikroskopu i pokazywałem właśnie, że brakuje jednego pinu. Ale Nokia użyła. Popatrzcie. Staram się to podłączyć teraz. Widzicie? Jest orange. I ładuje. Jestem ciekawy, czy działa dotyk. Może jeszcze ją uruchomię. Tyle, że będę musiał tutaj pokombinować z przyciskami. No jest totalnie wytegowane. Jakieś membranki muszę skołować. Przynajmniej trzy. Takie małe. Wiem, że gdzieś mam. I je przykleję jakoś fajnie. Żeby można było po prostu operować głośnością i wyłączaniem telefonu. Także lumia użyła, ładuje się teraz. 0,34 A na razie malutko idzie. To jest na początku, pewnie potem skoczy na więcej. Także ja już kończę ten filmik, potem sobie to wszystko zmontuję, dogram te filmiki z mikroskopu. Zobaczycie, kurde, jak to wszystko wyglądało. Operację uważam za udaną. Pogrzebałem. Amator jestem, ale jakoś dałem radę. Tu mam taki budek w ogóle na łóżku, że jest masakra. Pasta jakieś, kurde, tutaj. To, szczoteczki. No, też robiłem aparat, ale ma uwaloną matrycę CCD i nic nie zrobię. Także będzie raczej do sprzedania. Najczęściej sprawny wyświetlacz, obudowa, cała optyka tutaj działa. Niestety po włączeniu, zaraz wam zresztą pokażę szybko, to akurat w tym filmiku jest uwalona matryca, widzicie? Tak na różowo jakoś. Teraz akurat to jest filmik, ale wysuwa się wszystko.
Jest taki ząg z tym aparatem. Leci do sprzedania. Za grosze, może komuś się przyda. Z nowiutką baterią zresztą. Kupioną. Ok, koniec. Nokia działa. Dobra, to jest ta Lumia 625 z Allegro z uszkodzonym tutaj gniazdem. Generalnie, tak jak już mówiłem, ona była kupiona za 9 zł i było napisane, że nie działa LCD ani dotyk. Płyta główna powinna być sprawna, co okazało się fałszem, ponieważ te gniazdo tutaj było uszkodzone. Po podłączeniu do ładowarki zero podświetlenia ani nic, nawet na moim sprawnym wyświetlaczu. W ogóle gniazdo było oderwane gdzieś do połowy, latało. Przylutowałem teraz wszystkie tutaj piny, które mogły być do przylutowania i naprostowałem je, że jest centralnie poziomo nad płytą. Nie jest jakoś tak wgięte w łódkę. I jeden pin brakuje. Myślałem, że go nie znajdę. Zgadnijcie, gdzie on jest. Zaraz wam tutaj spróbuję pokazać delikatnie. Na złączu zatrzymał się. Widzicie? On jest tutaj na tym złączu. W tym miejscu. Teraz będzie widać. Także muszę go wyciągnąć, żeby go nie zgubić. Teraz tylko, żeby go nie zgubić. Delikatnie to tak, żeby to nie tego. No i muszę go tutaj włożyć. Wystaje skubaniec. Dobrze, że go zauważyłem tutaj na tym. Jednak mikroskop się przydaje w takich inspekcjach, bo gołym okiem tak ciężko jest dostrzec tak maluteńki pin. To jest naprawdę tak mały pin, że to jest tylko robota na mikroskop. Dobra, idę robić. Jak zrobię, to dokręcę dalej. Okej, pin już przylutowany do gniazda. Powiem tak. Teraz rozumiem, jakie to jest wyzwanie złapać taki pin. Nawet nie miałem pincety, żeby móc złapać tego pina w tym gnieździe, żeby go wyciągnąć. Także to mówi samo za siebie, ile jeszcze potrzebuję dobrych, fajnych narzędzi do napraw różnych rzeczy. Ale zrozumiałem Piotra. Jak on ma, kurczę, zapomniałem, Rafał Bielawski. Rafał Bielawski, który też kiedyś wymieniał w jakiejś tam płycie głównej pin, też tak w podobnym gnieździe. I rozumiem, jakie to jest malutkie wyzwanie. W sumie nie jest to jakoś super trudne, ale sam fakt, że ten pin jest tak mały, trzeba go złapać pincetą, umieścić w tym gnieździe, no trzeba się troszeczkę nagimnastykować. Ale poszło. I ta płyta i tak już jest trochę zrypana. Te gniazdo nie jest takie jakieś super. Udało mi się praktycznie w całości uratować. No i teraz będę robił próbę generalną, czyli czy zaświeci LCD. Jeżeli nie zaświeci, to będzie lipa. Idę testować właśnie teraz tą płytkę z LCD-kiem. Ok, jeszcze dokręcę ten filmik. Wiecie, co jest najlepsze? Że ta Nokia nie dość, że stała. Dotyk działa. To już tutaj są jakieś dane tego właściciela. Telefony, jakieś zdjęcia w ogóle. O kurde, dobra, ja sobie pogrzebię. W ogóle zobaczmy, jaki to ma system. Ale czyżby to miało Windowsa 10? No nie wierzę, nie. Moja ma 8.1. 625.
informacje. Nie, Windows 8, 8.0. No i okej. Telefon zrobiony. Nieraz sobie myślę, ale ja jestem cienki, kurde, w tym lutowaniu i tak dalej. A tak naprawdę to taka samokrytyka jest trochę zła, bo w sumie już trochę rzeczy zrobiłem. I działały. I to jest kolejny dowód na to, że postawiłem trupa z Allegro. Okej. Idę się bawić tym telefonikiem troszeczkę.